Przecież to policja, proszę ci to rozgonić. To są dezerterzy, którzy nie chcą walczyć na froncie, a chcą się bawić w Polsce i za nasze pieniądze. Tu muszę zostać, bo rodzice jest na Ukrainie, to jeden muszę tu zostać. Mamy dużo mieszkańców Polski, a mało patriotów. Banderowski, ty, to coś obrzydliwe. Tragedia, 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 jeszcze raz tragedia. Porozmawiamy? Oko w oko. Oko w oko. Cześć. Osmo w osmo. Tak. Przepraszam, mam rozumieć, że to nie jest wspieranie Ukrainy. Absolutnie. No właśnie, no dobra, dobra. Antymanifestacja. Tam potrafią też być zbiarne. Nie, my jesteśmy przeciwko. Dobra, ja wiem. A dlaczego pan jest przeciwko? Bo ja robię taką... Dlaczego jestem przeciwko? Bo nie pozwalam sobie na wspieranie ukraińskiego socjalu, kredytu 2% dla Ukrainy, wspomagania Ukrainy, Polska dla Polaków. Ukrainiec jest tu gościem, a nie kurwa obywatelem. Ja nie będę się kłaniał przed ukraińską banderowską mendą. Jestem dokładnie Polakiem, urodziłem się na Śląsku. Dokładnie. Od 42 lat mieszkam w Warszawie. Kto to jest? Widzę, chwileczki. Dziękuję. No. Tak. To są wszystko warszawskie ślady powstania. Wiem, jasne. Od tego roku chcę mieszkać w Warszawie. Jasne. Dla mnie tylko Polska jest krajem. Jasne. To jest najpiękniejsze, co może być. Jasne. Wspieranie skóry wysynów z Ukrainy, z którym się kurwa nie chce walczyć za własny kraj. Jak? Za własną banderowską ojczyznę. No bo to są kurwy banderowskie. To są. Nie ma innej Ukrainy. Ja panu powiem, nie ma innej Ukrainy. Tylko banderowska Ukraina walcząca i pazożytująca. Albo jest rosyjska Ukraina, albo jest kurwa banderowska. No, polskiej pracy się. Jeszcze się kurwa ukraińska cieszy. Nie bać się. O. Drogi widzu, jeżeli podoba ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz mnie jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą kawę. Link znajdziesz w pierwszym komentarzu. Proszę, proszę, w Polsce święto niepodległości Ukrainy i tu jest śpiewany banderowski hymn. To jest coś obrzydliwego, proszę Państwa. Ale to się dzieje w naszym kraju. To, przecież jak wiemy, to jest hymn, którzy słuchali zamordowani Polacy tuż przed zamordowaniem. I proszę bardzo, co tu się dzieje? Przecież tu policja powinna wkroczyć i to rozgonić. Dzisiaj jest Dzień Niepodległości Ukrainy. Bez wątpienia najważniejszy dzień dla każdego Ukraińca i każdej Ukrainki. Tradycyjnie w tym dniu największe obchody zawsze się odbywały w Kijowie, stolicy Ukrainy. Ale od 3 lat, ze względu na wojnę na pełną skalę, którą rozpętała Rosja, niestety w Ukrainie nie ma możliwości obchodzić to święto. Tak samo jak nie ma możliwości w ogóle organizować jakiekolwiek wydarzenia masowe ze względu na stałe ostrzały rosyjskimi rakietami. Ale 3 rok z rzędu, dzięki prawdziwym przyjaciółom, największe obchody Dnia Niepodległości odbywają się tutaj, w samym centrum Warszawy, w jej sercu. Odbywają się tutaj
Oczywiście. Jak słyszą powodu, państwo, Warszawa jest zbanderyzowana. Centrum Warszawy całkowicie zajęte. Mówią, jak zwykle, tu największe obchody, jakby tu był Banderland. No, dlaczego pan w Polsce świętuje Święto Niepodległości? Co pan taki? Tam Ukraina na pana czeka, żeby pan walczył o niepodległość, a nie tylko świętował niepodległość. Dlaczego pan tu jest? Pan rozumiem po polsku. A paruszki pani majecie? Tak. Macie mu wyzdjes w Polsce, praznuje te praznik niezawisłości Ukrainy. Тому що це свято важливе для кожного українця, тому що це є святом встановлення української незалежності. Да, да, я поняв. Ну, я вас спрашиваю, чому ви здесь? Ну, не на Україні. А, тому що військові дії зробили так, що потрібно було Ви можете шукати. Там поїхати? А? Можу поїхати. Зразу в траншею і так далі. Ну, так, так. Незалежність надо обето бороться. Так, так. Там можна, тут здесь не буде тебе боротися. Ну так, але пані студентом. Студентом? Так. А там вже студентів теж беруть в Україні. Студентів не беруть. Ну то поїдете, посмотрите. А ви не хочете поїхати подивитися? Що? Ви не хочете поїхати подивитися? Я не гражданин України, мені не опасно. Ну є ще інтернаціональні війська. А ні, я не хочу за Україну бити. Ні. Я Полак, я можу бити за Польщу. Це гарно, дякую. Добре, дякую. Bardzo, bardzo, bardzo zasłużone brawa dla wszystkich Polaków, dla wszystkich Polek. I tak już się pytam, ułożyło, że mało was jest. Ratujecie honor Polski, ale dlaczego tak mało? I w tym roku wy coś reprezentujecie jakąś organizację? Żadnej. Tylko Polskę po prostu. Ja rozumiem, to wystarczy. Mamy dużo Polsce, mieszkańców Polski, a mało patriotów. Niestety. No niestety. A patrzcie panowie. Ci panowie jak najbardziej zachowują się od Ale nie, ja nie o nich mówię, tylko mówię o tych ludziach, którzy tu przyszli. Te ludzie to są dezerterzy. A myślicie, że to są sami Ukraińcy, czy też tak zwani Polacy? Te ludzie to są dezerterzy, którzy nie chcą walczyć na froncie, a chcą się bawić w Polsce za nasze pieniądze, za nasze socjale, za nasze inne... Na takich imprezach jak ta za nasze pieniądze, to jest zorganizowane. Zaczęła się od reklamy. Przez pół godziny gadali o ukraińskich firmach, które wchodzą na polski rynek. No. Zaczęła się od reklam różnych firm spedycyjnych, bo widzi pan, pamięta pan, jak oni opowiadali, będziemy odbudowywać Ukrainę, że nasze firmy tam zarobią. To będzie jak w Iraku. Jak na razie, oni sobie jak tu na zarobią. Razie to Donald próbuje skasować CPK. Ja wiem, no chce skasować cargo, a wpuszcza i już dostali koncesje ukraińskie firmy na jeżdżenie po naszych torach. Ta. Na razie to wszystko. A co było wcześniej z ciężarówkami, z tą żywnością? Ukraina nie jest potrzebna Europie. Nam na pewno nie jest potrzebna. Ukraina nie ma Ukrainy. To są konsorcja zachodnie. Tam nie ma zboża ukraińskiego, bo to jest zboże francuskie, niemieckie, holenderskie, amerykańskie i Bóg wie czyje. Nie ma zboża ukraińskiego. Polak, który otworzy wagon ze zbożem, to nie otwiera wagonu ze zbożem ukraińskim w konsorcjum. I dlatego tak walczą, żeby te ziemie były wyzwolone. Czy były... pan jak krzyczą, niech żyje Polska? Takie hasło. Polska jest potrzebna, a kto ich karmi? Pasożyt potrzebuje żywiciela, nie? No tak. Czym jest pasożyt bez żywiciela? Niczym. Żywiciel musi być. Zdechnie. No tak. Bez żywiciela. No musi być żywiciel. A na razie jesteśmy my żywicielami. Dziękuję. Słyszał pan, oni coś śpiewali przed chwilą Czerwoną Kalinę. Ja to aż... Tragedia, jeszcze raz tragedia. W żyłach gotuje, bo to jest przecież pieśń, którą słyszeli Polacy. To samo hasło typu Sława Ukrainie. Sława Ukrainie słyszeli, no wiadomo, polskie dzieci przed tym, jak im ktoś wbił widły, kurwa, w oczy, tak, albo w serce, albo im wiedzą. To oni się dzieje w naszej ojczyźnie, w stolicy. Sława Ukrainie. Tak. A my sobie na to pozwalamy. Mam nadzieję, że naród się ruszy, bo ruszy się wcześniej czy później. Tylko trzeba powoli, stopniowo. Polak się poradzi, zjednoczyć dopiero wtedy, jak już jest bardzo, bardzo źle. Dopóki jest jako tako, za sasa będziemy zapinać pasa i temat zamknięty. Jak już będzie naprawdę źle, to wtedy się ruszą. Pamięta pan powódź w 1997 roku? Pamiętam. Polska poradziła się zjednoczyć, poradziła. Potrafię. Pamięta pan czasy Solidarności, ruchu prawdziwej Solidarności, nie tej Solidarności, tylko tej prawdziwej. Tak. Nie Bolka, tylko tej Solidarności 80, czyli
pana, jak mu tam było, nie Morawiecki, tylko... 80? 80, to sierpnie, to Oziętek. Nie, a Podrzycki nie, był wtedy. Nie. Podrzycki. Ale to było sierpień 80. Solidarność. 80. Jurczyk to był, no, chyba. No dokładnie. Ta Solidarność. To, te czasy to... Szczecin. Mhm. A potem co? Przyszedł kto? Przyszedł Donald, przyszedł Bolek. Zrobili, obalili rząd. W nocy sobie zrobili przewrót. Olszewskiego na bok. Ale pan słucha, mnie szlak trafia. Przed chwilą Czerwona Kalina, teraz ten Polski. Tragedia, jeszcze raz tragedia. Mam nadzieję, że to, co pan teraz nagrywa, inni ludzie nagrywają, dotrze do ludzi, ludzie się obudzą i coś z tego będzie. No jak na razie, to tak, my tutaj stoimy w kilka osób, policja nie jest w stanie nam nic zrobić, bo się boją tego, że jak to pójdzie dalej, to my w własnym kraju nie jesteśmy gospodarzami. Ale... Dlatego nas jeszcze nie zawinęli, bo tak by nas zawinęli. Ale oni was tu zepnęli, tak? Bo ja przyszedłem, to było się tak... Bo stwierdzili, że zakłócamy legalne zgromadzenie. No i teoretycznie w tym momencie mają rację. Niestety ono jest legalne. Tak. To pan świętuje Święto Niepodległości Ukrainy, tu w Warszawie. Tak. A dlaczego nie na Ukrainie, w Kijowie? W Ukrainie też jest. Ale dlaczego pan tam nie świętuje, tylko tu? Pan młody człowiek, pan jest potrzebny w wojsku. No, bić się o niepodległość Ukrainy, na Dabarotce, no jak tak. To tam po Ukrainie. Dlaczego wy tutaj? No tak, mam te. Co tu ma? Zostać. Co? Co ma pan? No tu muszę zostać, bo dlaczego? Rodzice jest na Ukrainie, to jeden muszę tu zostać, żeby to pomagać. Rodzice się biją w Ukrainę, a pan tu? Rodzice są w armii? Tak. A w jakim wieku? To przecież do jakiegoś wieku biorą. No z moich rodziców wojuje. Ile pan u pana lat? 7,5 lat. A, 30. Czy pan 30? Tak. Co 75 lat to już do wojska nie biorą, no jak pan mówi o rodzicach. Nie, no rodzice to jest w wojsku, tak. A jeden muszę zostać tutaj, żeby pomagać. Matki, bratu, młodszemu. Mhm. Dobra, bo ja pytam, bo to dużo Ukraińców młodych jest, zamiast walczyć o swoją ojczyznę, oni tu siedzą i się bawią. No, ja nie jest taki. Wielu widzę tak. Pan ja nie jest. Jest taki. Pan nie, ale pan nie chce wracać tam, bo ja wiem, że tam się niektórzy boją wrócić, że od razu do okopu pójdą i nie chcą się walczyć. Pan no też? Jak trzeba będzie, to trzeba. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dobra, jak państwo widzą, jest tu dużo młodych Ukraińców, którzy świętują tu w Polsce niepodległość swojego kraju, a bynajmniej za niepodległość nie chcą walczyć i na tą Ukrainę nie chcą wracać i znajdują sobie jakieś wymówki. A jak państwo myślą, jak się państwo do tego odnosicie, żeby w naszym kraju święto niepodległości i obcego kraju? W dniu święta Ukrainy, Narodowego Święta Dnia Niepodległości, już byłem na Placu Zamkowym, teraz pod wieczór przyszedłem tutaj znowu do Sławka Zakrzewskiego i witam go tutaj w dniu święta tradycyjnym Shalom. Shalom Alechem. Witam wszystkich tych, którzy chcą pokoju, ale jak widziałeś na Placu Zamkowym, widziałeś te pokojowe... Widziałem, ja ci coś powiem. Tak? Był moment taki, Czerwona Kalina, cały ten tłum śpiewa, ale takim przejęciem, a potem dzieci śpiewają hymn polski, Niech żyje Polska. Czyli łączenie zbrodniarzy. Niech żyje dojna krowa. Pięknie. Łączenie zbrodniarzy, bo przypomnę, że Czerwona Kalina była śpiewana jako hymn banderowców powstańczy, tak zwanej Armii Wyzwoleńczej w momencie mordowania, robienia rzezi Polakom, nie tylko na Wołyniu. A jak twoim zdaniem Ukraińcy mają co czcić? Nie, to są sztuczne święta i pewnie za nasze pieniądze. Tworzenie jakiejś fałszywej narracji, bo jaką oni mają niepodległość? No słuchajcie, no ziemie wykupione, obce wojska na terenie, jest plan zaludnienia tej ziemi przez obcych, właściwie Hazarów, którzy wracają z Palestyny, właściwie wracają z Izraela, bo ten, jak pamiętacie, był most. Słynny most, czyli ewakuacja jakoby Żydów ze Związku Radzieckiego przez Polskę, prawie 500 000 ich przeszło przez lotnisko Okęcie samo. No i widać, że się nie sprawdzili, albo oczekiwania ich, no można powiedzieć, nie zostały zrealizowane. Postanowili, korzystam z tego, co Mark Brzeziński i Kissinger mówili, znaleźli sobie zastępcze państwo w Europie, na Ukrainie i na terenie Polski tworzą Ukropolin. Jasne. Wiesz, przyszedłem tutaj, byłem tu kilka dni u ciebie temu. Tak. Powiedz mi,
Co się wydarzyło przez te dni? Znaczy, przez te dni byłem straszony, obiecywano mi zemstę. Przez kogo? Przez przedstawicieli niby rosyjskojęzycznych, ale z akcentem takim chazarskim bardziej, bo pluli się bardzo. Język rosyjski jest pięknym językiem, natomiast u nich jest jeszcze, słyszy się tony takiej nienawiści, charczenia. Ale ci na zachodzie też znają ten rosyjski, więc to mógł być ci z zachodniej Ukrainy. Tak? Możliwe, natomiast powiedzieli, że się odwdzięczą. Obawiamy się ataku tutaj, stąd poprosiłem dzisiaj, kolegów. Bo dzisiaj święto samoistnej Ukrainy, trzeba pochlać i tak, jak pochlać się, tak, mogą przyjść do ciebie. Tak było, bo poprzednimi latami demolowali starówkę, w lokalach się zachowywali ordynarnie, uważali się za panów tutaj, dlatego poprosiłem kolegów, żeby tutaj była większa obstawa, między innymi policjantów poprosiłem, uwrażliwiłem na ten temat, mamy takich dwóch policjantów lepiej zbudowanych na ten dyżur. Co więcej, nie dajemy się zastraszyć, bo my jesteśmy u siebie. No właśnie, ale ty czy tu w związku z tym świętem niepodległości, ja już nie mówię, że je czcisz, ale czy w związku z tym coś tu robiłeś? To znaczy, wysłaliśmy naszych przyjaciół, naszych ludzi na pikietę, która była przez Ireneusza Rosę organizowana pod Biblioteką Rolniczą, żeby tam wesprzeć, żeby przypomnieć o tych zbrodniach, bo nadal nie słyszymy słowa przepraszam i zadośćuczynienia nie widać, ekspiacji. Tego nie widać. Nie widać pokuty z ich strony. Idą w zaparte, że to było dobre, że się nic nie stało. A przypomnę, nie tylko Wołyń, ale sześciokrotnie byliśmy w historii wyrzynani właśnie przez nich. Dobra. A państwo jakoś czcicie, bo to zobaczcie, że to w Polsce w wielu miastach, to nie tylko Warszawa, odbywa się tradycyjne polskie święto, czyli święto niepodległości Ukrainy. Jak państwo czciliście ten dzień? My, Polacy, nie możemy brać udziału w wojnach obcych. My tylko możemy bronić swojej ojczyzny, jeśli chcemy być naprawdę Polakami, zgodnie z naszą tradycją, kulturą, cywilizacją. I tutaj nieprzypadkowo jesteśmy przy tej ambasadzie, w której Mark Brzeziński wydaje dyspozycję dla panów Tuska, dla pana, nawet i wcześniej, pana Morawieckiego i innych, poprzedniego rządu. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o tę politykę i te dyrektywy. Nie poszliśmy pod Sejm, nie poszliśmy pod Urząd Rady Ministrów, bo wiemy, że stąd płyną dyrektywy. I domagamy się, żeby przestała się wtrącać administracja ta, zwłaszcza tajna, bo wiemy, że za rządem Stanów Zjednoczonych, tym oficjalnym, stoi Deep State, ten ukryty rząd światowy, który kieruje za pleców tych polityków oficjalnych polityką wojny. Stany Zjednoczone od wieków, od początku właściwie, istnieje dzięki wojnom i się rozwija dzięki wojnom. Nie zgadzamy się, żeby to bandyckie państwo nam narzuca, właśnie ta mafia, która rządzi w Stanach, w Izraelu, rządziła nami. Jesteśmy wolnymi Polakami i to chcemy udowodnić. Mają dosyć dużo ziemi dla siebie, dla każdego jest na świecie dużo ziemi, mogą się u siebie rządzić, ale proszę, nie na polskiej ziemi. Tu jest Polska, a nie Ukropolin. Tu jest Polska, a nie Ukropolin. Zapraszam wszystkich serdecznie na wiec antywojenny, który odbędzie się 1 września tutaj przed ambasadą, 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ci sami, którzy w 1939 roku nas wystawili do tej rzezi, ci sami nas namawiają na kolejną, trzecią wojnę światową. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy poprzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczyt miastowy.